też pewnie o tym zaświadczam, że jednak jest pragnienie, jest chęć, by były takie miejsca, gdzie możemy rozwijać się. Czy to młodzież na rekolekcjach, czy to na odpoczynku, czy to starsi na rekolekcjach. Witam wszystkich serdecznie i do słowa zapraszam księdza prałata Jana Nikla. Cieszymy się Twoją obecnością pośród nas. W imieniu wszystkich tutaj zebranych dzieci i młodzieży pragnę Ciebie przywitać w tak radosnym dniu poświęcenia tutaj budującego się w Lubeli Centrum Duszpasterskiego. Witam wszystkich członków tejże wspólnoty, witam rycerzy Kolumba, witam wszystkie siostry i wszystkich gości naszych parafii katedralnej, rzęsnej, a także z innych parafii, jak chociażby z parafii z Matki Bożej Nieustającej Pomocy. No i święty Antoni tutaj również przywiózł dzieciaki. Bardzo się cieszymy obecnością tak dostojnych gości. Witamy wszystkich serdecznie jeszcze raz. Mamy nadzieję, że ten czas tutaj spędzony będzie niezapomnianą chwilą, tak jak ksiądz... Wierzę z katedry, jeszcze byłem wikariuszem w katedrze u księdza proboszcza Jana. I zdarzało się, że czasem w tych górach gdzieś tam żeśmy się zagubili, czy wracali później, nieraz o dzień, czy ileś, i szukano nas przez konsulat między innymi. Nasi chciano wiedzieć, czy jesteśmy, myśmy byli. I w czasie jednej z takich wieczornych rozmów, spotkań, właśnie ksiądz wtedy, proboszcz Jan, zaproponował, czy może byśmy coś kupili, zrobili swojego, żeby było miejsce, gdzie tą młodzież wozić. No i tak się zaczęło, trwało to 2 lata. 2 lata szukaliśmy miejsca, pomagali nam różni ludzie, jeździliśmy w różne miejsca w okolicach Lwowa i nie tylko. I po 2 latach, w 2016 roku, w lipcu, trafił się właśnie tutaj ten dom, który był wystawiony na sprzedaż, to gospodarstwo tutaj, gdzie jest teraz ten budynek pięknie pomalowany, to stała stajnia, stodoła, drewutnia i jeszcze taki jeden maleńki budyneczek. I właśnie udało się to kupić. Akurat w tym czasie, w lipcu 2016 roku, ksiądz arcybiskup zdecydował, abym właśnie zmienił parafię. I za to wszystkim chcę serdecznie podziękować. Również nie mogę właśnie zapomnieć w tym momencie jeszcze tarnowskiego wolontariatu misyjnego, gdzie też elektrycy przyjechali w piątek w nocy. Modlitwa błogosławieństwa jest jedną z najpotężniejszych modlitw. Chroni i zanurza w Panu Bogu całego człowieka i wszystkie przedmioty, które mu służy. Zgromadzeni na modlitwie w tym miejscu przeznaczonym dla dobra wiernych, pragniemy prosić naszego Stwórcę, aby pobłogosławił to centrum duszpasterskie i napełnił swym błogosławieństwem wszystkich przybywających do Niego. Polecamy w naszej modlitwie również wszystkich dobrodziejów tego miejsca, którzy przyczynili się do Jego powstania. W przeddzień wspomnienia 20. rocznicy pielgrzymki świętego Jana Pawła II do Lwowa potrzeba nam przypomnieć Jego słowa, które wypowiedział do nas, a które są w pewnym sensie testamentem duchowym dla naszego Kościoła. Warto je dzisiaj tutaj wypowiedzieć, ponieważ i to centrum duszpasterskie wpisuje się w ich treść. Mówił do nas: Duch. Bez wątpienia to miejsce jest odpowiedzią na te słowa. Ufam, że będą one często tutaj powtarzane z wielką odwagą i nadzieją. Niech usłyszą je ci, którzy jako pokolenie niepamiętające wydarzeń sprzed 20 lat będą tutaj przybywać. Niech w świetle tych słów dorastają do świadomego zaangażowania się w życie Kościoła. Polecając wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca oraz wszystkich, którzy tutaj będą przybywali, módlmy się słowami modlitwy pańskiej i pozdrowienia anielskiego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas bawu ten złego. Raduj się, Maryjo, błogodati pełna, Gospod z Tobою, błogosławiona Ty między żynkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Boga Żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż wszystkich, którzy będą z niego korzystali. Niech Twoje błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie. Niech Duch Święty oświeca nasze myśli, serca i niech moc Jego działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, którzy do Niego wchodzą i z Niego wychodzą, niech błogosławi i od złego odsłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej, aż do Niego, aby do Niego żadne nieszczęście się nie zbliżyło. Niech święte imię Jezusa będzie obecne w tym domu, darząc Go swoim pokojem. Niech Go okrywa swoim macierzyńskim płaszczem Najświętsza Maryja Panna. Niech Go strzegą święci archaniołowie. Panie Jezu, nasz Zbawicielu, Święta Maryjo, Matko Boża, Święty Józefie, opiekunie Kościoła Świętego, święci aniołowie, stróżowie, opiekunowie naszego życia, prosimy Was, zachowajcie ten dom od wszelkiego nieszczęścia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz ksiądz arcybiskup wraz z wszystkimi na czele z księdzem proboszczem przejdą po całym ośrodku, by... Szanowni rodzice, drogie dzieci, droga młodzieży, dzisiaj to taki radosny dzień. Słońce świeci, dzieci uśmiechnięte, my również, bo jest realizowane, tak ksiądz prałat Jan powiedział, dzieło, które będzie służyć wszystkim tutaj przybywającym. I kiedy przyjechałem tu pierwszy raz, 4 lata temu, i zobaczyłem tą drogę i tutaj to miejsce, myślę, no nie będzie łatwo, ale ogromna wiara księdza prałata Jana Nikla i księdza proboszcza Rafała Zborowskiego i ich działalność doprowadziły do tego, że to miejsce tak wygląda, jak wygląda. Ksiądz prałat powiedział, że jesteśmy w połowie drogi. Ja wiem, że to miejsce będzie kiedyś już w pełni wybudowane. Będą takie spełnione marzenia jakie i plany, jakie zostały zaprojektowane. Chociażby tak jak tutaj ten domek po prawej stronie. I wierzę, jak ta droga się powoli buduje tutaj do Lubelli i dalej, to ta droga też będzie zbudowana. I kiedyś to się zejdzie razem. I chciałbym, żeby tak było. Święty Jan Paweł II powiedział, że człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym potrafi dzielić się z innymi. I tutaj, jak zostało to już powiedziane, wielu ludzi podzieliło się swoją pracą, materialnie i to dzieło wzrasta. Ten ośrodek właśnie to Centrum Duszpasterskie. Chciałbym wszystkim podziękować, bo gdyby trzeba było wymieniać, to by zajęło to długo czasu. I tak jak ksiądz Rafał powiem, Bóg zapłać i dziękuję wszystkim. To wspaniała rzecz być tutaj dzisiaj razem z Wami. Cudowne miejsce, które rozkwita, które służy i będzie służyć tym wielkim dziełom i tym służącym coś dla ducha, coś dla ciała, dla tego rozwoju intelektualnego, rekolekcje, również sport, wypoczynek, miejsce, które jest owocem waszego zaangażowania, waszej miłości, waszego też pewnego sprytu, bo też zawsze trochę tego potrzeba. Myślę, że to jest takie miejsce, gdzie bardzo dużo dobrych rzeczy może się wydarzyć i powinno się wydarzyć. I ja wiem, że tak samo dzieciom, młodzieży, jak i nam dorosłym jest potrzebna praca z duszpasterzami i
rekolekcje rozmaitego rodzaju, a na pewno w takich miejscach, gdzie blisko przyrody, no to są jakby naturalne warunki do tego, żeby być bliżej Pana Boga i żeby się nad wieloma ważnymi rzeczami spokojnie zastanowić, ale jednocześnie w takim właśnie też w radości i w poczuciu tego piękna, które nas otacza. І справді я сьогодні побачив, скільки тут було вкладено праці, зусиль, старань і любові. І бачу, скільки ще буде вкладено. І вірю, що цей центр, він стане такою духовною перлиною нашої Жовківської громади, Львівської області і тих людей, які будуть приїжджати з Польщі і зі всіх околиць. Це пані Марія Тяглін, яка тут мешкала. І одного разу каже, що я є теж дуже щаслива, бо я приїжджаю на це обійстя, до цієї хати, як на дачу. І вона мені не є дуже так потрібна, але так для того, щоб тут був порядок, то мушу приїхати. І... Земля то тут, небо то там, за всі це дінки приходимо. Божих скарбу сам стал ще скарбу.